W ubiegłą sobotę już 105. rocznicę powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim. Mimo deszczowej pogody wokół wozów strażackich, które przyjechały na ulicę Walonga, zgromadziło się wiele rodzin w komplecie. Myśleliśmy, żeby chociaż te 105 lat w jakiś sposób zaznaczyć, że tu jesteśmy. Co prawda samo powstanie było w styczniu, natomiast no nie było kiedy tego zorganizować wcześniej. I wymyśliliśmy tutaj z kolegami, że chcieliśmy ożywić trochę to centrum, żeby nie był tylko zwykłym detakiem, ale od czasu do czasu, żeby coś się działo. Dzisiaj zaproponowaliśmy nasz festyn taki strażacki. Pierwsza jednostka ratownicza na terenie Pruszcza powstała w styczniu 1909 roku, zaś po wojnie przy pruszczańskiej cukrowni powołano Ochotniczą Straż Pożarną, zabezpieczającą teren zakładu. Współcześnie Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu może pochwalić się nie tylko długą tradycją, czy też zabytkowym budynkiem remizy, którego projekt remontu można było obejrzeć na festynie. Jak mieliśmy 100 lat, to obchodziliśmy to tak bardzo szumnie, z odznaczeniami, a dziś mamy po prostu festyn i świetnie się bawimy. Mamy konkurs plastyczny, hydronetki, którymi dzieciakami zbijają wodą butelki, mamy zderzeniowe fotele, na których można sobie usiąść i zjechać z szybkością 10 km na godzinę, potrąbić w wozie strażackim, rozciągnąć węże. Po prostu jest świetna zabawa. To zawsze szczególnie dzieci się tym interesują, ale myślę, że mieszkańcy też, bo rzeczywiście Straż Pożarna dzisiaj ma się czym pochwalić. Dużo wspieramy i Ochotnicze Straże Pożarne i powiatową jednostkę. Sprzęt mamy wysokiej jakości. Finał imprezy uświetniła tradycyjna wojskowa grochówka z kuchni polowej. Jak widać, Ochotnicza Straż ma się w Pruszczu dobrze. Strażakom życzymy wszystkiego najlepszego oraz kolejnych 105 lat owocnej służby. Polecamy również zobaczyć Święto Straży Pożarnej w Kolbudach oraz Jesień Życia w Pruszczu Gdańskim. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.